Czy on tam jest, panie Finch? Tak. Śpi. Nie budźcie go. Pan wie, po co przyjechaliśmy. Niech pan odsunie się od drzwi, panie Finch. Walter. Myślę, że powinniście wrócić do domów. Heck Tate jest w pobliżu. Nieprawda. Heck ze swoimi ludźmi przeczesuje Old Sarum, żeby nas znaleźć. Spodziewaliśmy się tego, więc wybraliśmy inną drogę. Nawet nie przyszło to panu do głowy, prawda? Wręcz przeciwnie. Nie widzę Atticusa. Atticus! Cześć, Atticus. Jim, idź do domu i zabierz Scouty Dilla. Synu, powiedziałem, idź do domu. Nie pójdę. Zaraz mu pomogę. Nie waż się dotknąć, puść go. Wystarczy, Scout. Nikomu nie pozwolę tak traktować Jema. Niech ich pan stąd zabierze, panie Finch. Jem, proszę cię, odejdź stąd. Nie pójdę. Jem? Nigdzie nie idę. Cześć, panie Kengiem. Powiedziałam cześć. Jak tam pańskie zobowiązania? Nie pamiętam, nie pan? Jestem Jean-Louis Finch. Pewnego ranka przeniósł nam pan orzechy i rozmawialiśmy. Poszłam po tatę, żeby panu podziękował. Chodzę do szkoły z pana synem. Walter jest miły. Niech pan go ode mnie pozdrowi, dobrze? Wie pan co, panie Cunningham? Niedobrze jest mieć zobowiązania. Atticus, powiedziałam tylko, że zobowiązania są złe, bo czasami trwają dość długo. Co się stało? Chyba nie sprawiłam panu przykrości. Nie, młoda damo. Przekażę pozdrowienia Walterowi. Chodźmy stąd, chłopcy. A teraz wszyscy do domu. Dołączę do was później. Chodźcie. Panie Finch, poszli? Tak. Już nie będą cię dręczyć.